Dzień dobry. Jakby mi ktoś 3 lata temu powiedział, że wyjdę na taką scenę i będę opowiadał o takim temacie, to nawet ja, optymista, bym kazał się w głowę puknąć. Bo żyjemy trochę w takim świecie, w takiej Polsce, gdzie osoby takie jak ja, czy osoby na wózku, czy z inną niepełnosprawnością są wkładane do takiej szufladki, że takich rzeczy to się nie da. I myślę, że ja bym to spuentował taką historią z mojego trochę dawniejszego życia. Pamiętam, miałem 18 lat, miałem urodziny i przyszedł kuzyn, złożył mi życzenie i dał mi prezent. Taki duży kufel piwa w kształcie kobiety, ceramiczny, i w tym kuflu paczka prezerwatyw. Moja babcia przy tym była, szybko go wzięła na bok i tak chciała po cichu. Myślała, że nie słyszę, ale słyszałem. I mówi do mojego kuzyna: co ty mu dałeś? Po co mu te prezerwatywy? Nigdy mu się to nie przyda. Kocham moją babcię już teraz w świętej pamięci, ale widzicie, to było 14 lat temu. I ja do dzisiaj pamiętam te słowa. Wsadziła mnie wtedy babcia niechcący, pewnie z jakiejś takiej troski, żebym się nigdy źle nie poczuł. I wsadziła mnie do tej szufladki, że się nie da. Że mimo tego, że jestem już wtedy mężczyzną, 18 lat przecież to jest już wiek dorosły, to wsadziła mnie do szufladki, że ja takim prawdziwym mężczyzną nie jestem. I pewnie wiele osób z was na wielu etapach życia podobne sytuacje w swoim życiu przeżywała. Ja pamiętam, jak miałem 14 lat, 15, kiedy mój brat o rok młodszy już się wysunkiwał na dyskoteki, żeby dziewczyny wyrywać, a ja w małej miejscowości 14 schodków, żeby wyjść z domu, zawsze siedziałem w domu. I to były te momenty, kiedy człowiek naprawdę wtedy, dopiero wtedy do niego dociera, jak wielką szkodą jest to, że spotkała go niepełnosprawność. I wtedy mamy zawsze 2 drogi, od razu mówię, i w sumie w tam krótkim czasie przećwiczyłem obie. Pierwsza droga to jest taka, że człowiek odpuszcza, wierzy w to, co mu ludzie mówią wokoło, że się nie da, że nie jest dość dobry, by coś zrobić, że nie będzie mógł nigdy doświadczyć tego, co inni wokoło. I wiem dobrze, że taki wariant istnieje, bo sam to robiłem. Przez wiele, wiele długich naprawdę miesięcy myślałem, że nic dobrego mnie w życiu nie spotka. I mówiłem sobie nawet, że gorzej być nie może. Kazałem wymontować wszystkie lustra w domu, aby nie musieć na siebie patrzeć. Mówiłem na siebie fucking disaster. Po angielsku to znaczy, no widzę dzieci, to może nie będę tłumaczył, co to znaczy po polsku. I zazwyczaj jest chichot losu, bo wtedy nagle się dzieje coś, co wywróca nas na światopogląd do góry nogami. Wtedy miałem wózek elektryczny, przewróciłem się, spadłem z tego wózka, zerwałem sobie oba ścięgna w nogach. I wiecie, przez 3 tygodnie leżałem tylko patrząc w sufit i sobie wszystko mnie bolało, każdy oddech to był ból, spałem może po godzinę dziennie. I sobie przypomniałem te moje słowa kilka tygodni wcześniej: Łukasz, gorzej być nie może. No leżę sobie, no kurczę, jednak gorzej może być. Więc doszło do mnie, że może jednak może być też lepiej. I wiecie, czasami trzeba się złapać takiej głupiej myśli. Coś, co tylko dla nas ma znaczenie. I złapałem się tej myśli i inaczej zacząłem patrzeć na życie i traktować moją niepełnosprawność nie jako coś, co ma mnie zwalić z nóg, ma być po prostu bezwartościowe dla świata i muszę tylko przeczekać, tylko że jednak może jest w tym jakiś większy sens. I potem się pojawiają takie momenty, gdzie człowiek naprawdę widzi, że jedno słowo, jedno zdanie, jedna sytuacja może zmienić człowiekowi życie. I pamiętam taką sytuację, kiedy poszedłem do liceum. To był pierwszy dzień mojej szkoły. Moja wtedy pani wykładowczyni też była nauczycielką języka polskiego i na pierwszej lekcji bałem się jak diabli, bo wiecie, z małej miejscowości, zawsze w moim takim bezpiecznym gronie, w mojej małej miejscowości, w gimnazjum czy wcześniej w podstawówce, wszystkich znałem, wszyscy znali mnie. No idealne, wtedy wręcz warunki. Rodzice zawsze obok, a w tym razem musiałem iść do szkoły oddalonej o 25 kilometrów.
nie znam kompletnie nikogo. Tata zawiózł mnie rano na ósmą i wrócił do domu. A ja zostałem sam, nie znając nikogo. I podeszła do mnie po pierwszej lekcji pani wychowawczyni i mówi: Łukasz, boisz się. Widzę to, że się boisz. Ale ja też się boję. Po raz pierwszy w ogóle mam osobę z niepełnosprawnością w klasie. Po raz pierwszy mam klasę wychowawczą. Łukasz, widzę, że się boisz, ale dasz sobie radę. Będziesz sposób, aby ludzi zadziwić. Dasz sobie radę. Ja w ciebie wierzę. Patrzę na nią, mówię, myślę sobie, co ta kobieta do mnie gada. Jak ona we mnie wierzy. Pierwszy raz mi na oczy widzi, ale wiecie, no nie będę jej mówił, co myślę od razu, bo pewnie zaraz będę miał kosę z nią. Więc mówię, tak, pani profesor, dziękuję, dziękuję. To jest niesamowite, co pani do mnie powiedziała. Takie to odkrywcze. Lekcje się skończyły i minął jeden dzień, drugi i trzeciego dnia przyszła lekcja religii i pani profesor, dobrze poszło, okej, okay, to mamy jeszcze 5 minut, to może ktoś zapoda jakiś temat, o czym chcecie porozmawiać. 29 chłopaków było w klasie. Jak myślicie, o czym chcieliśmy porozmawiać z panią katechetką? Oczywiście, że o seksie. Pani katechetka głowę spuściła. Nie, nie, o seksie się nie da. Nie da rady. Ja mówię, o, ja w ostatniej ławce siedzę, lampka mi się zaświeciła. Pani profesor, a ja bym dał radę. Ja bym taką katechezę mógł poprowadzić. Takiś mądry to poprowadź. Mówię, spoko. Następnego dnia była kolejna katecheza. No to mówię, poprowadzę. Trzeba się jakoś przygotować. 16 lat, no wypadałoby coś o tym seksie wiedzieć, prawda? Szukam więc w internecie, ale nie, że od razu tam jakieś niemieckie strony. Kościół.pl. Była wtedy taka witryna. Więc poczytałem wszystko, żeby, jak to się mówi, było po Bożemu. No i przygotowałem się do lekcji. Następnego dnia katecheza. Ja już na przerwie usiadłem za biurkiem. Kolega miał tylko zabrać pani szybko dziennik. Jak przyjdzie, żeby nie zdążyła zareagować. Tak się stało. Pani katechetka do ostatniej ławki. I zacząłem katechezę prowadzić. Oczywiście na początku sprawdziłem obecność. Kolega na pierwszej katechecie dostał 1 za niestosowne zachowanie. Więc mówię, wezmę go do odpowiedzi. Oczywiście wcześniej dałem mu pytania i odpowiedzi, więc musiał dostać 5. Pani katechetce się to nie spodobało, ale szybka uwaga do dziennika ją utemperowała. No i słuchajcie, zaczęła się moja katecheza. Mało rzeczy w życiu żałuję, ale tego żałuję, że tego nie nagrałem. Bo to była naprawdę dobra lekcja. Wszyscy wiedzieli już wtedy, co to jest masturbacja, co to jest miłość, co to jest akt taki między kobietą a mężczyzną. I to 45 minut było zdecydowanie za krótko. I kiedy lekcja się skończyła, podeszła do mnie pani katechetka i mówi, no Łukasz, zaimponowałeś mi, wiesz, to było naprawdę coś. Wiesz co, mam jeszcze kilka tematów, z którymi sobie nie radzę. Poprowadź jeszcze ze 2-3 katechezy. Ja mówię, spoko, ale wypłata do mojej kieszeni. Nie, wypłaty ci nie dam. No to nie ma katechezy. Jedno z Afryką mogę zrobić, ale 2 to już perwersja. Lekcje się skończyły, minęła 1 czy 2 przerwy i na 1000 osób, uczniów i uczennic, wszyscy wiedzieli, kto to jest Łukasz Krasen. Wszyscy nauczyciele wiedzieli, kto to jest Łukasz Krasen. I dlaczego się to wydarzyło? Bo jedna pani, moja wychowawczyni wtedy, kilka dni wcześniej powiedziała, że we mnie wierzy. Jedno słowo, które się we mnie zakorzeniło. Zdanie, które nawet na początku nie zrozumiałem, które tak de facto, można by się wydawać, nie miało prawa się zakorzenić. A jednak. I ja zawsze, jak jeżdżę po świecie, czy po Polsce i przemawiam, to mówię ludziom, że odpowiedź na wasze problemy, na to, czy będziecie realizować swoje marzenia, czy będziecie osiągać w życiu sukces lub nie, to czasami jest jedno zdanie. To czasami jest to,
na ile jesteście otwarci, by to, co mówi do was drugi człowiek, aby do siebie przyjąć lub nie. Moim jakby głównym tematem moich wystąpień są marzenia. Opowiadam ludziom o marzeniach, jak ważne jest to, aby marzenia mieć, jak ważne jest mieć to swoje dlaczego. Chcesz coś zrobić, bo to też jest ważne. Pamiętam, kilka lat temu byłem w szpitalu, dostałem zapalenia płuc, no a w moim stanie zapalenie płuc to jest czasami już kończąca sprawa. I wyszedłem z tego szpitala tylko i wyłącznie dlatego, że miałem wokół siebie karteczki, zdjęcia z marzeniami. To one mnie wyprowadziły z tego okropnego miejsca na OIOM-ie z respiratorem podłączonym do ust, z pompą, która podawała mi tlen i wszystko, co tylko było potrzebne do przeżycia. Marzenia. I wiecie, czasami jest tak, że marzenia są większe niż my sami. To, co powiedziałem na samym początku. Nigdy bym nie pomyślał, że takie marzenie jak mieć dziecko, w tym przypadku syna, w ogóle się może ziścić. Nawet ja byłem na Wielkim Kanionie, mieszkałem w Hiszpanii, latałem samolotem, cuda wianki na kiju, jak to mawiają. Ale pomyśleć kilka lat temu, że mogli mieć syna, to było nawet dla mnie coś więcej. I wiecie, czasami mamy tak, że żyjemy sobie, ale mamy pewne demony w sobie, prawda? Niby robimy swoją robotę, idziemy do pracy, mamy jakichś tam znajomych, siedzimy sobie na Facebooku, coś tam sobie tweetniemy, na Instagramka sobie jakąś fotkę zrobimy, ale jest coś, co ściąga nas w dół. Ja pamiętam taką historię, już wtedy znaliśmy się z Danusią, byliśmy razem i to są takie momenty w moim życiu, gdzie no nie jest łatwo i to są często momenty takie no bardzo przyziemne. I tym momentem była kąpiel wtedy. Danusia już rozłożyła wtedy materac, nie materac, łóżko takie do masażu w łazience, żeby łatwiej było mnie wyjąć i włożyć do wanny. I już położyła ręcznik, położyła mnie, zaczęła mnie rozbierać i wtedy zauważyła, że moja głowa nie jest skierowana na nią, tylko patrzę się jak zwykle tempo w lewą stronę na drzwi. I wtedy jakby rozpoczynał się ten proces, kiedy myślałem, kurczę, gdzie ja jestem? Mam 30 lat, piękną kobietę koło siebie, którą kocham, a ja nawet nie potrafię się sam wykąpać. Co to w ogóle za los? Kto mi w ogóle coś takiego mógł zrobić? I w tym trakcie tego mojego myślenia patrzę dotyk, czy no, poczułem dotyk ręki. Danusia odkręciła moją głowę w swoją stronę. Spojrzała mi w oczy i mówi: Łukasz, nie przeżywaj, dobra? Nie przeżywaj, gościu. Widzę, co ty robisz. Nie przeżywaj, wiecie? Oj, robimy to sobie często. Przeżywamy. Skupiamy się na tych rzeczach, na które nie mamy wpływu. No bo czy ja nagle mogę wstać z tego łóżka, sam się pójść wykąpać? Nie mogę. A czy mimo wszystko gdzieś tam coś w życiu osiągnąłem? Tak. To, że się skupiamy na momentach, które ciągną nas w dół de facto, jeszcze bardziej ciągną nas w dół. A my mamy zawsze, słuchajcie, dwa wyjścia. Możemy spojrzeć na ciemną stronę mocy i wtedy na bank nic dobrego z tego naszego życia nie wyjdzie. Albo jednak możemy spojrzeć trochę bardziej pozytywnie. I mówię, zawsze możemy to zrobić. I oczywiście dzisiaj jestem ojcem. Adaś ma 2 latka, jest zdrowym chłopakiem. No i gdzieś tak mniej więcej od pół roku ma więcej siły niż ja. Więc jak jestem na telefonie, bo ktoś do mnie dzwoni, no to oczywiście, że może mi ten telefon zabrać. I często to robi. Więc jak ktoś do mnie dzwoni, to już wie. Jak się szybko telefon rozłączy, to nie ja. To nie brak zasięgu lub brak baterii.
Adaś przyszedł i sobie włączył bajkę i zabrał mi najpierw telefon. I oczywiście, że ktoś może powiedzieć, coś ciebie za ojciec, nie jesteś w stanie pomóc matce przewinąć dzieciaka lub jednym, ale kiedy mama chce spać, nie weźmiesz go i nie pójdziesz z nim na spacer czy na plac zabaw. Oczywiście, że nie pójdę. Ale zawsze można spojrzeć na sytuację z dwóch stron. Przyznać temu komuś rację i wtedy rzeczywiście jestem do dupy ojcem. Albo jednak pomyśleć trochę po swojemu i zobaczyć, o ile więcej możesz zrobić w innych obszarach, niż inny ojciec tego nie zrobi. Wiecie, ja uwielbiam się skupiać na takich małych szczególikach. I czasami Danka, która lata i ogarnia wszystko, cały dom, to ona tych momentów nie dostrzega. Jak rozmawiam z innymi ojcami zdrowymi, oni też tych momentów nie dostrzegają. A takie momenty, kiedy dziecko się uśmiechnie, bo po raz pierwszy coś zobaczy. Pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy zobaczył koparkę jadąc gdzieś tam, chyba do Konstancina. To są momenty, które ktoś taki jak ja może wyłapać i może potem o tym opowiedzieć. Może potem, kiedy już kurz dnia codziennego nastanie, to może, o właśnie. Cześć Adasiu. Dla takich chwil warto żyć, słuchajcie. I ktoś może wam przyjść, powiedzieć, z buciorami w życie wskoczyć i powiedzieć, że się czegoś nie da. To możecie mu, nie wiem, to zdjęcie, które ten pan teraz robi, odszukać i to zdjęcie mieć na telefonie. I jak ktoś wam powie, że się czegoś w życiu nie da, to możecie mu to zdjęcie pokazywać. Da się. Możemy dużo więcej, niż się nam wydaje. Jesteśmy dużo silniejsi niż nasze problemy. Oczywiście to też od nas zależy, jak my te problemy definiujemy, ile z siebie damy. Mógłbym tu długo, długo jeszcze siedzieć, już jestem po czasie, ale taki ostatni przykaz ode mnie, taka historia, którą zawsze kończę, swoje przemówienia. W przerwie świąteczno-noworocznej kilka lat temu byłem u kolegi, ten kolega niedawno mnie poznał, więc już zjedliśmy kolacyjkę. Dzisiaj mnie pyta, Łukasz, co ci jest? Ja mówię, no, Rafał, no, zanik mięśni mam. On chyba wiedział, co to znaczy, bo już nie był taki uśmiechnięty. Podszedł do mnie, pochylił się, spojrzał mi w oczy i mówi, Łukasz, ty musisz szybko żyć. Ty nie masz dużo czasu. Ty musisz szybko żyć. Wiecie, co ja wam powiem? Mój syn to wie. Każdy z was musi szybko żyć. Każdy z was. Nigdy nie znamy dnia i godziny, to takie już wyświechtane, ale coś w tym jest. Zobaczcie, niektórzy z was mają 20 lat, 30, niektórzy więcej. I przed wami być może niektórymi z was rok życia, może 10, może 50, niech wam daj Bóg 100 lat. I uwierzcie mi, zawsze będziecie chcieli coś jeszcze zrobić. Zawsze będziecie chcieli kogoś poznać, jakieś miejsce zobaczyć. I mówiąc szybko, że nie mam na myśli, nie wiem, szybkiej imprezy, szybkiego związku, szybkiej kariery, szybkiej kasy. Mam na myśli życie świadome. Abyście dostrzegali te naprawdę drobne, ale najbardziej wartościowe rzeczy. Abyście umieli powiedzieć na koniec dnia, że dałem z siebie więcej niż inni ode mnie oczekiwali. Czy dałem więcej, czy zaskoczyłem wszystkich i nawet siebie. I tego wam życzę. W kontekście waszego życia codziennego, waszego macierzyństwa, realizacji waszych marzeń i celów. Dziękuję ślicznie. Wielkie brawa, wielkie brawa. Dziękujemy ci, Łukasz, za te wspaniałe słowa. Dziękujemy, Danusiu, że jesteście tutaj z nami. Adaś, jesteś wspaniały. Dziękujemy wam. Dziękuję. Za naprawdę zaczarowałeś nas swoją historią, opowieścią, tą autentycznością i wspaniały dowcip. Dziękujemy. Wielkie brawa. Adaś, brawo. Brawo.